cudny jesienny dzień! Wita Was Olga z Wielkiego Buka! Ale mam dzisiaj dla Was cudeńko! Uwielbiam takie pyszne, literackie kąski, tym bardziej takie szczególne, bo morskie, bo północne, a jak wiecie, ja jestem kobietą zimnego morza. To polska powieść z najwyższej półki, fascynująca, pełna tajemnic i kulturowych odniesień, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Znak, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was! Księżyc Myśliwych Julii Tybielak i Katarzyny Kręc. Na fryzyjskiej fikcyjnej wyspie Sylt na Morzu Północnym tajemnica goni tajemnicę. Zaczyna się jesień, nadciąga czas sztormów i lodowatego wiatru. Do szpitala trafia dotkliwie pobity chłopak, bez tożsamości, bez pamięci, który cierpi na amnezję i nie pamięta, kim jest ani dlaczego przybył na wyspę. Rozpoczyna się śledztwo, a na wyspę przybywają kolejne postaci dramatu, których sekrety łączą się z miejscowymi. Dziennikarz grzebiący w przeszłości, młoda dziewczyna szukająca ukochanego, żona mężczyzny, który utonął przed laty, oni i wielu innych muszą poddać się morskim pływom i uwodzicielskiemu wpływowi księżyca. Księżyc Myśliwych to fascynująca i wielowątkowa opowieść o ludziach morza i o małych nadmorskich miasteczkach, które skrywają swoje tajemnice. To historia powrotów i odkrywania sekretów, tych brudnych, tych smutnych, tych, które nawracają do przeszłości. To skandynawski kryminał, jednak prowadzony subtelnie, tak jakby w tajemnicy przed samymi czytelnikami. To literacka gra, eksperyment pisarski i rozgrywka na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy wiecie, ale Katarzyna Kręc i Julita Bielak pisały Księżyc Myśliwych na odległość, prawie zupełnie się nie znając. Na pomysł wspólnej powieści wpadły w 2012 roku i tak narodziła się jesienna wyspa Sylt, a cały proces twórczy trwał 2 lata. Rozmawiały, ale przede wszystkim pisały do siebie setki listów i tak dzięki wspólnej pasji powstała ta wyjątkowa powieść. A jednak morze nie daje się łatwo zdefiniować, tak jak niełatwo byłoby je powstrzymać. Przy dobrej pogodzie jest w nim stalowy spokój i logika. Ale bywa, że nagle znika ukryte za mgłą, pozornie zbyt słabe, żeby wyrzucić muszle czy meduzę na brzeg. Wydaje się wówczas niedookreślone, szare niczym lniany obrus niedbale położony na stole. Fale na chwilę zaznaczają swoje terytorium na piasku, lecz zaraz cicho zawracają, niby leniwie bezwolne, w rzeczywistości bezwzględne, a w naszym rozumieniu wręcz bezlitosne. Ponieważ wiemy, że znów powrócą, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was 3 powody, dla których warto pożreć, warto dać się porwać morskim pływom i poznać Księżyc Myśliwych Katarzyny Kręc i Julii Tybielak. Po pierwsze, Kurt Herzog. Miejscowy, spragniony wrażeń komisarz policji, zwany również Mr. Oyster, czyli panem ostrygą, który prowadzi śledztwo na wyspie Sylt. Po drugie, bergmanowskie obsesje. Filmy Ingmara Bergmana są tłem dla całej opowieści, jego morskie obsesje, jego godzina wilka, sama wyspa Sylt i relacje między bohaterami. To wszystko widać w tej powieści. Po trzecie, morze, morze. Morze w listach, morze w obrazach i w fabule, to również jedna z bergmanowskich obsesji. Morze zimne, północne, pełne sekretów i tajemnic, niemal hipnotyzujące, i jest to kolejny z bohaterów Księżyca Myśliwych. Księżyc Myśliwych to powieść, która zaskoczy niejednego wytrawnego wyjadacza literackiego. Jest pełna kulturowych odniesień filmowych, artystycznych, literackich, muzycznych, do wyboru do koloru absolutny szał. Ilość szczegółów tylko podsyca ciekawość czytelnika, dlatego że nic tutaj nie jest jednoznaczne, nawet listy, korespondencja pisarska, która dzieli tę powieść. Wszystko jest tu wiarygodne, jednak całkowicie fikcyjne. Ta powieść to gra między samymi autorkami i próba wciągnięcia czytelnika w tę rozgrywkę. Cały czas trzeba się tutaj mieć na baczności, trzeba stąpać i zerkać ostrożnie. Nie można dać się wciągnąć w matnię, nie można dać się zahipnotyzować, ale pozostać czujnym przed tą morską zagadką. Nie będę przed Wami udawać, że Księżyc Myśliwych Katarzyny Kręc i Julity Bielak to lektura lekka, nic z tych rzeczy. To powieść soczysta, wypełniona po same brzegi, morska, niepokojąca, doskonała i po prostu chcecie ją poznać. Ogromnie polecam Wam Księżyc Myśliwych, to kawał porządnej literatury. A całkowicie bym zapomniała, tak jeszcze w ramach ciekawostki, to pełnia Księżyca Myśliwych już niebawem na naszym nocnym, jesiennym niebie.
A teraz czas na konkurs! Wydawnictwo Znak przygotowało dla Was egzemplarz tej wyjątkowej literackiej perełki. A moje pytanie dla Was to absolutna prościzna jak zawsze. Jaka jest Wasza ulubiona z fikcyjnych krain i dlaczego? Na Wasze odpowiedzi w komentarzach pod tym filmikiem czekam do 7 listopada do północy i wybiorę najciekawszą z nich. I to wszystko na dziś! Po więcej Księżyca Myśliwych koniecznie zajrzyjcie na bloga. I pamiętajcie, że znajdziecie mnie jeszcze na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I oczywiście pamiętajcie bardzo o blogu. A my, moi drodzy, widzimy się już jutro! Do zobaczenia! Pa, pa!